Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odpowiedź, której Jezus udziela na postawione przez siebie pytanie, jest wysoce niepokojąca i tajemnicza. To istna bomba rozsadzająca nasze przekonanie, że już znamy Jezusa. I myślę, że właśnie o tę wewnętrzną eksplozję chodzi w dzisiejszej Ewangelii. Prawdopodobnie Jezus odnosi się do tego, jak sami uczniowie wyobrażali sobie misję Mesjasza. Zgodnie z zapowiedziami proroków i tęsknotą całego Izraela, oczekiwali bowiem, że zaprowadzi on pokój. Nie do końca chyba zdawali sobie sprawę, w jaki sposób do tego dojdzie. Ponadto, przy pewnej dozie złośliwości można by Jezusowi zarzucić, że wypowiadając takie zdanie, przeczy sam sobie. Wcześniej kazał wysłanym uczniom przekazywać napotkanym ludziom pokój, a teraz sam twierdzi, że przynosi podział i rozbicie. I co mamy począć z tą pozorną sprzecznością? Przede wszystkim z tego kłopotliwego oświadczenia Jezusa przebija realizm związany z ludzką wolnością, a raczej ze zniewoleniem, które potrafi skutecznie utrzymać człowieka w swoich kleszczach. Z tego powodu nie wszyscy przyjmą Ewangelię, przynajmniej nie od razu. Wielu dostrzeże w niej zagrożenie. W końcu Jezus został uznany za winnego rozłamu w samym Izraelu i złożony w ofierze jako kozioł ofiarny, by ów niepokój załagodzić. Stało się tak, ponieważ nie poklepał po ramieniu tych, którzy misternie konstruowali atrapę pokoju i jedności, często oparto na kompromisach ze złem, na wygodnictwie i fanatycznej nieustępliwości. Dlatego nauka Jezusa i jego czyny wywołują rozłamy wśród ludzi. Rzeczownik diamerizmos, podział, rozdwojenie, którego używa święty Łukasz, pojawia się w całym Nowym Testamencie jedynie w tym zdaniu. Święty Mateusz, mając na myśli to samo, odwołał się do dosadniejszego obrazu, czyli miecza, który można rozumieć dwojako. Nie jest to rzecz jasna miecz, który Piotr wyciągnął w Ogrójcu, lecz słowo Boga, ostrzejsze niż wspomniane narzędzie walki, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca, jak wspomina autor listu do Hebrajczyków. Słowo Boga rozdziera ludzkie serce, bada, nazywa po imieniu i wydobywa to, co się w nim kryje. Nikomu nie uśmiecha się doświadczenie bolesnej prawdy o sobie. O drugim znaczeniu metafory miecza mówi z kolei sam święty Łukasz na początku swojej Ewangelii. Gdy Symeon proroczo zwraca się do Maryi, słyszymy tam, że Jezus spotka się ze sprzeciwem ludzi, a miecz przeniknie jej duszę, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Te tajemnicze słowa wskazują, że dla Maryi, jako matki, mieczem okaże się niewiara i odrzucenie, którego doświadczy jej syn. Ten miecz zada jej ból. W imię naturalnej miłości do matki wydawałoby się, że Jezus powinien był oszczędzić jej tego doświadczenia, a jednak ona sama w swoim sercu podzieli cierpienie własnego syna. Miecz okazuje się więc dwuznaczny, staje się narzędziem zarówno światła, jak i ciemności. Zajrzyjmy jeszcze do Ewangelii według świętego Jana, gdzie wielokrotnie czytamy o przeciwstawnych reakcjach ludzi na słowa i znaki Jezusa. Po uzdrowieniu ślepego od urodzenia w szabat, jedni faryzeusze mówili, że Jezus nie może pochodzić od Boga, bo łamie przykazania. Inni, że człowiek grzeszny nie mógłby czynić takich znaków. A święty Jan kwituje cały spór słowami: i powstało rozdwojenie wśród nich. Z kolei, gdy Jezus opowiadał o dobrym pasterzu, jedni uznali go za opętanego przez złego ducha i wariata, a inni zaprzeczali, twierdząc, że opętany nie mógłby uzdrawiać niewidomych. Rozdwojenie rodzi się tutaj w grupie i związane jest z tym, że każdy człowiek inaczej reaguje na jego słowo. Jedni widzą w nim znak od Boga, a drudzy od złego ducha. Rozdwojenie jest pomieszaniem widzenia i ślepoty. Wszystko bowiem zależy od tego, jak głęboko człowiek tkwi w ciemności.
Jeśli po same uszy, to nawet w dobru będzie widział ciemność. Wszystko rozstrzyga się w niewidzialnym sercu człowieka, a uzewnętrznia się w jego słowach i czynach. Zadziwiające jest również to, jak Jezus rysuje nieuchronny podział na przykładzie rodziny. Wydawałoby się, że to rodzice przywołują swoje dzieci do porządku. Jednak ksiądz Franciszek Mickiewicz w swoim komentarzu słusznie zauważa. Ktoś mógłby przypuszczać, że starsze pokolenie pielęgnuje tradycje ojców i dlatego sprzeciwia się wszelkim nowościom, zaś młodsze pokolenie otwiera się na to, co nowe i przyjmuje Ewangelię. Jednakże Jezus nie mówi wprost, który z tych obozów jest za nim, a który przeciw niemu. Linia podziału nie przebiega między tym, co nowe i tym, co stare, konserwatywne i liberalne, lewicowe i prawicowe. Tutaj wszyscy skłóceni są z wszystkimi. Gdyby jakaś część rodziny stanęła rzeczywiście murem za Jezusem, nie byliby równocześnie przeciwko swoim krewnym, a jednak wrogość jest tutaj obustronna. Jakie wnioski płyną z tego dla nas? Najpierw warto zwrócić uwagę, że pośrednio Jezus odsłania nam ważną regułę rozeznania duchowego. Nie jest tak, że nienawiść i agresja budzi nas w nas wyłącznie złe zachowanie innych. Także dobro może wyzwalać w nas podobne reakcje. I na odwrót, czyjeś agresywne zachowanie wobec nas nie oznacza automatycznie, że powiedzieliśmy lub zrobiliśmy coś złego. Z drugiej strony słowa Jezusa, nazwane również ogniem, odsłaniają czającą się w naszym sercu ciemność. Dotykają ran, które bronią się przed uzdrowieniem. Powoli ropieją i gniją, maskując się za pozornym poczuciem bezpieczeństwa i zadowolenia. Przemilczamy nieraz niewygodne sprawy, by nie utracić pozycji, funkcji czy ludzkiej sympatii. Udajemy, że wszystko gra, aby nie zostać wykluczonymi i zepchniętymi na margines. Staramy się wtedy być miłymi, nadskakujemy innym z lewa i z prawa, byleby tylko się nie narazić, nie zadrażniać. Wierność Ewangelii i prawdzie wiąże się jednak z wolnością wewnętrzną. Pociąga za sobą konieczność znoszenia samotności. Nie każdy tego chce. Dlatego z lęku używa miecza nienawiści i odrzuca prawdę. Na początku stworzenia Bóg ujarzmił chaos i ciemność swoim słowem. Ten sam chaos musi zostać uporządkowany przez Ducha w trakcie naszego życia. Tylko wtedy proces ten zakończy się sukcesem, jeśli najpierw nieład wyjdzie na światło dzienne, a my dobrowolnie poddamy się działaniu Ducha. Jezus nie prowokuje po to, by reporterzy ciągnęli za nim sznurem i kreowali go na lokalnego celebrytę, dzięki któremu coś się w końcu dzieje. Jezus tnie skalpelem, by później poszywać nas na głębszym poziomie.